Witajcie. W ramach przepływów dla Odry chcę Wam dzisiaj opowiedzieć o mojej wyprawie rowerowej z Wrocławia do Szczecina, którą odbyłem właśnie przy Odrze. Wyruszyłem w 2020 roku, w maju dokładnie, w czasie, gdy w Polsce był COVID, różne zakazy, restrykcje. Nie za dobrze działał ten czas na mnie. Tej izolacji po prostu, która wtedy panowała w Polsce i no właśnie, wyruszyłem przed siebie. Był to piękny czas, ale to za chwilę Wam też o tym więcej opowiem. Pokażę trochę zdjęć, no trochę oczywiście komentarza do nich dodam i pokażę Wam, jak zrobić mapy rowerowe, które przydadzą się Wam w podobnych podróżach, jeśli będziecie chcieli takie odbyć, pieszych, rowerowych czy jakieś innych. Dobra, to zaczynamy. Tutaj powinna się Wam teraz pokazać mapa tej mojej trasy. 540 km, tak, 7 dni mi to zajęło. Czasem nocowałem w hotelu, czasem w pensjonacie, czasem w namiocie. Tak mniej więcej na przemian. Raz namiot, raz jakiś pensjonat. No właśnie, bo no niestety w rzece nie mogłem się myć, więc chociażby z tego powodu pensjonaty były potrzebne. Dobra, przejdźmy do zdjęć. A, tak wyglądałem w dniu wyjazdu. Pełen ekwipunek. Słoneczko świeciło. Tak, mam na twarzy maseczkę, jak widać. No wtedy trzeba było nosić je na zewnątrz. Oczywiście później już tam gdzieś na trasie, no jak byłem sam i z przyrodą, no to wiadomo, że jej nie miałem. No, jak widać, humor dopisuje przed podróżą. Tutaj mamy taki typowy wał, którym się często jechało. Nie ma jakiejś trasy takiej przy rzece, jak są często w innych krajach, w Czechach, w Niemczech, przy dużych rzekach są te trasy rowerowe takie, no, na przykład asfaltowe czy szutrowe. Nie, tutaj no to była trochę taka przeprawa czasem, więc ten rower na szerokich, na grubych oponach, góra z amortyzatorem z przodu jest raczej tutaj wskazany, tak jak ten mój. No i mam tutaj, widzicie, co mam ze sobą na rowerze. W sumie wszystko, co mi było potrzebne do szczęścia, nie ma tego dużo. Bagażnik, dwie sakwy z tyłu, namiot, to jest przypięte takimi elastycznymi linkami. Woda jest tam jeszcze z tyłu, no z przodu takie trzymadło na komórkę, futerą na komórkę, gdzie wkładałem telefon i no i tam po prostu miałem wgrane mapy, o czym zresztą też później jeszcze powiem. Mamy o złotą godzinę, jakiś ładny taki widoczek na Odrę już za Wrocławiem. Wyjazd z Wrocławia nie był za fajny, bo tam są rzeki, które kilka rzek jeszcze wpada do Odry we Wrocławiu i trzeba je objeżdżać, bo nie ma przepraw przy Odrze, więc musiałem kawałek tak, no nie za fajnie z samochodami się tam przyjechać, ale tutaj już jest pięknie, jak widać. Tam widać też jakieś kominy, to jakieś stare zakłady przemysłowe. Nie było tego dużo na trasie, więc generalnie Odra ma bardzo piękne, dzikie nabrzeża. Tutaj też na tym drugim zdjęciu widzicie, jakie jest piękne, jaki piękny, nieuregulowany na szczęście brzeg rzeki. I takich widoków było dużo na trasie. Tak, to jest mój pierwszy nocleg, bo wyjechałem wyjechałem dość późno z domu, więc nie jechałem cały dzień. Właśnie tu akurat się rozbiłem blisko rzeki, przy rzece, na dziko i no, bardzo fajnie wspominam ten nocleg. Były trochę komary tego pierwszego dnia, z tego co pamiętam. Hamak, też wziąłem ze sobą hamak, bardzo lubię hamak od paru lat, to takie moje odkrycie, bardzo polecam. Pięknie, bardzo wygodnie się na nim, czy śpi, czy po prostu wypoczywa. No, a tutaj znowu piękne zdjęcie, znaczy piękny widok na rzekę, na tej fantastyczne, nieuregulowane brzegi. Oby taka właśnie została na zawsze.
Co można sobie jeszcze życzyć? No bo brzegi są często piękne, właśnie takie dzikie. No ale właśnie woda jest niestety brudna i no nie można było się w niej ani kąpać, ani pić. Co mam nadzieję, że kiedyś się zmieni. To jest akurat widok z mostu przed Lubiąże. Tu mamy widok na opactwo Cesterców w Lubiążu. Mam tam fajne wspomnienia, więc tam jeszcze zajechałem sobie na chwilę. Wspomnienia z jakichś festiwali, a pomiędzy festiwalami, że nic tam się nie dzieje, sobie pasą się krowy po prostu. Na dziedzińcu Lubiąża i zaniedbanym tam rośnie. No właśnie, nabrzeże i woda. Mimo że brzegi są często piękne, dzikie, no to jednak jakiś taki muł śmierdzący, czy woda wpływa też na to, prawda? Czyli przez to, że nie jest za czysta, to dużo tego świństwa osiada się gdzieś tam na nabrzeżu i często to jakoś tam śmierdzi, na przykład jakiś posiłek na trasie. Przez tyle dni, będąc blisko rzeki, w sumie tylko blisko niej, bo no raz, że i tak są to dość dzikie tereny, a dwa, że no, czasy COVID-u, czyli ludzie raczej tam wtedy stronili od siebie, no to fajną więź udało mi się nawiązać z rzeką. Później nazywałem ją Matką Odrą lub Mutter Oder, no bo jest to. Myślę, że Odra też doskonale zna język niemiecki, nie tylko polski, a myślę, że ogólnie dużo języków. Tak można sobie spać przy Odrze. Tutaj dojechałem już do Głogowa. Bardzo mi się podobało to miasto. Takie nieduże, ale bardzo fajne. Tak, tu miałem nocleg zresztą właśnie w Głogowie. Akurat macie jakieś. O, i takie, zobaczcie, jakie ładne podwórko. Po prostu podwórko gdzieś tam w centrum Głogowa. Jakie ładnie zrobione. A to już jest następne mniejsze miasto. Miasteczko w sumie za Głogowem, Bytom Odrzański. Też bardzo mi się spodobało i rynek ma piękny. I tu już jesteśmy w Zielonej Górze. Tutaj akurat też miałem nocleg, więc odbiłem od rzeki w stronę centrum. No, długo tam nie zabawiłem, bo też i tak kontakt z mieszkańcami był prawie niemożliwy. Tam, no, nie widać może tutaj tego na zdjęciu, ale ta pani tak, na zdjęciu w tym granatowej kurtce też ma maseczkę na twarzy. No wszyscy tutaj mieli te maseczki na twarzy. No i wracamy w przyrodę, gdzie już jest wolność i nie ma żadnych zakazów. Kolejny jakiś posiłek. No, taki widok trochę jak z Toskanii. Tutaj na po prawej stronie to są winorośle. Właśnie, piękna plaża, piaszczysta, piękny piasek, ale już tutaj po lewej stronie widzicie taki ciemniejszy brzeg. No to właśnie od wody już tam się niestety zanieczyściło. Zajechałem też do rodziny na jeden nocleg. O, a tutaj widać na tym zbliżeniu, to też jest z map CZ. Odbiłem gdzieś właśnie na wysokości Cydyńskiego Parku Krajobrazowego, odbiłem od Odry, bo chciałem zobaczyć nowe odcinki gotowe już Blue Velo. Tak jak na wschodzie Polski mamy Green Velo, długa kilkusetkilometrowa trasa rowerowa, to na zachodzie powstaje Blue Velo. No, są na razie tylko kawałki gotowe, właśnie koło Morynia, koło Szczecińska Zdroju, no i chciałem się też nimi przejechać. Plus odwiedzić parę jezior, które tutaj znam w okolicy i je lubię. O, tak to wygląda. Te gotowe odcinki bardzo takie wygodne do jazdy, co tutaj widać na zdjęciu. Jedno z jezior, Morzytko. Chciałem odwiedzić jezioro Długie. I mój Wytrzeszcz.
A tutaj już blisko Szczecina, właśnie przy Gryfinie, chciałem przejechać no dosłownie 1,5 km po niemieckiej stronie, żeby potem wrócić z powrotem na polską. To jest ta trasa taka na szaro zaznaczona tutaj na mapie. No niestety nie było to możliwe. Ogólnie no, w tym okresie covidowym granice były zamknięte, więc na granicy stali pogranicznicy i oczywiście mnie nie przepuścili. Musiałem zawrócić do Gryfina jechać tą trasą, która jest tutaj na czerwono pokazana. Ona jest dużo mniej fajna, mniej ciekawa. Od razu tutaj no, widzicie na zdjęciu park krajobrazowy Doliny Dolnej Odry. Na innych przepływach jest o tym więcej mówione. Trwają prace nad tym, żeby utworzyć park narodowy na tym terenie. Rzeczywiście są to przepiękne tereny. Mogę poświadczyć, pływałem na nich kajakiem kilkukrotnie i no, są to cenne miejsca i przyrodniczo. Mam nadzieję, że powstanie park narodowy Doliny Dolnej Odry. No, a tu już mamy wjazd do Szczecina. Teraz pokażę Wam, jak zrobić sobie taką mapę, więc wchodzimy na mapy.cz, o których wcześniej mówiłem. Ja tu już jestem zalogowany, mam tu swoje konto, zakładacie, no to już nie będę teraz pokazywał, to mniej więcej podobnie jak w każdym innym programie. Zakładanie konta przebiega, podajecie maila i tak dalej, normalka. No i dobra, więc zrobimy sobie mapę, taka jak moja, przykładowo, tak, z Wrocławia do Szczecina. Prawy przycisk myszki, zaplanuj trasę z tego miejsca. Teraz, zaraz, gdzie mamy tutaj Szczecin? Szczecin, tak. Zaplanuj trasę do tego miejsca, znowu prawy przycisk myszy. No i już na jakaś trasa nam tam wyszła. Może to być trasa piesza, samochodowa, czy właśnie rowerowa. No my teraz robimy dla rowerów. Czyli mapy CZ przeliczają trasę taka, która będzie jakaś optymalna czy fajna dla roweru, też z uwzględnieniem ścieżek rowerowych. No ale my chcemy jechać sobie przy Odrze, prawda? Zresztą tutaj widzę, o, tutaj mamy przez Zieloną Górę jakąś alternatywą tą trasę, czyli właśnie bliżej Odry. No to sobie ją wybierzmy od razu. O, tutaj widzicie Odra, więc całkiem blisko już nam tutaj to policzyło. No ale oczywiście chcemy ją sobie zmodyfikować jakąś tam pod siebie. Więc na przykład zobaczmy sobie gdzieś tam, o tak, na wysokości Zielonej Góry. No tu akurat program poprowadził nam trasę przez Zieloną Górę. Akurat ja tam nocowałem, gdzieś tam zjeżdżałem z Odry, z rzeki do Zielonej Góry. Akurat tu sobie wziąłem hotel. Ale my na przykład, nie wiem, wy macie gdzieś, nocujecie sobie gdzie indziej, więc chcecie jechać cały czas tylko przy rzece. No to prawy przycisk myszki na trasie, przeciągamy, przeciągamy, przeciągamy gdzieś tam bliżej rzeki. Puszczamy, no i mamy program przelicza, prawda? I tak to wygląda na zbliżeniu. Żółty, tutaj mamy szlak, jakiś pieszy żółty, tutaj czerwony, jakiś pieszy. Te trasy różowe, przerywane, to są właśnie trasy rowerowe. Tutaj mamy jakiś Greenway Other River Trail, jakąś drogę. No i możecie to sobie dowolnie modyfikować, tak? Tych takich punktów na trasie może być w sumie nieskończona ilość, więc możecie sobie tam zmieniać trasę, tak? Akurat o, Nowa Sól też fajne miasteczko, warto sobie przyjechać. Gdzieś tam przez centrum Bytom Odrzański też fajne, też warto przejechać. Ale załóżmy, no nie wiem co tutaj, Głogów też fajne, no też warto przyjechać. Aha, tu mamy akurat, o idealnie właśnie, przy rzece niby trasa rowerowa, ale no nie. Ona tutaj, przynajmniej jak ja jechałem, była w sumie zupełnie nieprzejezdna, zarośnięta. Trzeba było niestety zjechać na tą drogę samochodową przez ten Wilków, Stare Serby, i wjechać do Głogowa drogą samochodową, co no, było wiadomo dużo mniej przyjemne gdzieś tam z samochodami jechać niż przy samej rzece. Mam nadzieję, że to właśnie w przyszłości się poprawi. No i sobie to dowolnie zmieniacie. O, na przykład, nie wiem, no tutaj strzelam, chcemy sobie przejechać no, przez Łuczkowice Małe, tak, nie wiem.
co to za miejscowość i już tam mamy przeliczone. No i tak dalej, sobie zmieniacie jak chcecie. Potem macie już, jeśli już macie, o tu kryw gazowy, no to wiadomo, że super przez niego przejechać. Jeśli już macie gotową mapę, jeśli wszystko poustawiliście tak jak chcecie, to tu dajecie na tą gwiazdeczkę zapisz, no nazwa i tak dalej, w jakim katalogu, sobie możecie katalogi dowolnie zmieniać, dajecie zapisz i gotowe, prawda? Ja teraz nie zapisuję, no bo nie chcę sobie tam zaśmiecać konta. Potem wczytujecie moje mapy tutaj na górze i tu macie swoje mapy wszystkie zapisane, wczytujecie je, wczytujecie tą mapę na przykład właśnie z telefonu komórkowego i no i co, telefon na przykład tak jak u mnie na kierownicę i jazda przed siebie. To tyle z mojej opowieści. Mam nadzieję, że trochę wam się podobało. No nie była to jakaś spektakularna prezentacja, bo no, to była przyroda, ja, rzeka i no, trudno to oddać na zdjęciach. No, w każdym razie piękny czas, bardzo was zachęcam do podobnych wypraw, czy rowerowych, czy innych. Chociażby do krótkiego spaceru nad Odrą na początek, nieważne czy mieszkacie w Szczecinie, Wrocławiu, Głogowie, Zielonej Górze, czy gdziekolwiek indziej. Czyli nawet parę godzin przy rzece już myślę, że poczujecie trochę to, co ja czułem przy niej będąc tyle dni. Można też oczywiście wybrać się na długą wyprawę, dłuższą może niż moja nawet, bo Odra ma więcej kilometrów niż 540, do czego też oczywiście zachęcam. Co jeszcze mogę dodać? Szanujmy nasze rzeki, bo tak naprawdę to jest to samo, co szacunek wobec siebie samych. Po prostu. Hej.